Maciej Janowski. Właśnie o wrocławianinie porozmawiamy i przypomnimy sobie trzy najlepsze biegi z kariery Magica. A jeśli macie propozycję, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku tej serii, dajcie znać w komentarzu poniżej. Tymczasem taśma w górę i zaczynajmy. Grand Prix Danii w Horsens 2017 roku okazało się bardzo szczęśliwe dla Magica, który wygrał ten turniej z 17 punktami na koncie. A ponadto w jednym z wyścigów pokazał nam, że bieg żużlowy, w którym startuje zaledwie dwójka zawodników, wcale nie musi być gorszy od tego w pełnej obsadzie, ponieważ razem z Fredrikiem Lindgrenem wymieniali się pozycjami na każdym okrążeniu, ale to ostatecznie Maciek, jadąc nieco szerzej od Szweda, wyszedł z tej rywalizacji zwycięsko. And now Lindgren tries the inside switch. Get out of the way! I'm coming through as well. Brilliant speed by Eightball. Two riders go. Janowski back to the inside. Fantastic match race here between the two riders. Janowski determined to stay in front. Here comes Lindgren round the outside again. Janowski's run it. Now Lindgren chops to the inside. Whoa! Whoa! Down the back straight into the last corner. Janowski's gonna do it. Janowski's gonna get there! Anyone would think that was a runoff for the world title! That was sensational! Kto jak to, ale Maciej Janowski jest chyba najlepiej obeznany z wrocławskim torem ze wszystkich żużlowców na świecie, co często potrafił świetnie wykorzystywać. Najlepszym tego przykładem jest jego pojedynek z Leonem Madsenem w 2018 roku, o którym z tego co pamiętam nie było zbyt głośno, a według mnie spokojnie nadawałby się nawet może na wyścig roku. Nie wiem jak wy, ale ja czekam na wersję tego biegu z komentarzem Tomka Dryły. Udana i Maciej Janowski wraca na pierwsze miejsce. Teraz Leon Madsen prawie koło w koło na tej prostej. Żaden z nich nie przymknął manetki gazu. Leon Madsen przy krawężniku po zewnętrznej Maciej Janowski. Chociaż teraz Janowski wykonał te typowe żużlowe nożyce. Przyciął do krawężnika. Starał się wjechać w tor jazdy Leona Madsena. Ale Duńczyk ma tutaj dzisiaj oczy dookoła głowy. Widzi wszystko. No i... to on jedzie na pierwszym miejscu, ale Maciej Janowski nie rezygnuje. On teraz atakuje przy krawężniku. Szeroko Leon Madsen. Madsen przycina do krawężnika. Czy wystarczy prędkości? Wystarczyło. On jest pierwszy. Teraz Magic. Co zrobi? Szeroko. Po zewnętrznej się będzie napędzał, bo to już ostatnie metry i jest Maciej Janowski. Triumfalnie uniesiona ręka w geście radości Macieja Janowskiego. Przedrzeć się z ostatniego na pierwsze miejsce to już jest coś wielkiego. A zrobić to przy stawce zawodników takich jak Bartosz Zmarzlik, Janusz Kołodziej, czy będący w życiowej formie Kasper Woryna wydaje się niemożliwe. A jednak bohaterowi tego odcinka przez swoją konsekwencję i napędzanie się po szerokiej, a następnie przycinanie do krawężnika. Ta sztuka przy zachwytach Mateusza Dziopy się udała. Zaprowadzi na razie na ostatnie miejsce, zaprowadziło i znowu szeroko Janusz, szerzej też Janowski prowadzi i Zmarzlik, Woryna się broni, Woryna na tym drugim miejscu, ale to wszystko jest jeszcze w kontakcie, tu wszystko się może zmienić, Zmarzlik nawet nie może być pewnym swego, chociaż prowadzi Woryna, próbuje atakować Zmarzlika i musi uważać, bo nadciąga Janowski, a za jego plecami Kołodziej, Janowski teraz wyprzedza Worynę. Do wewnętrznej Woryna, czy odbije swoją pozycję? Nie odbije i musi uważać, bo Kołodziej będzie go teraz zemijał i to właśnie wykonał. Janusz został z tyłu Woryna, już nie kontynuuje jazdy, a z przodu Janowski. I za chwilę kto wie, czy nie Kołodziej, ostatni łuk. Co tutaj się dzieje? Proszę, Kołodziej! Wyprzedził chyba z Marzlika, a wygrywa ten paraż Maciej Janowski.